Jeha! Słuchajcie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści pastora przedsiębiorcy. Zaczynamy. Dzisiejszy temat: nauczyciele życia. Zanim o nauczycielach życia, to o jednym z nauczycieli, od którego ja się uczę życia, John Maxwell, opisuje w swoich książkach różnego rodzaju ciekawe historyjki, anegdoty. Bardzo lubię jego poczucie humoru i pisze taką sytuację. Pewien człowiek w podeszłym wieku był już u progu śmierci. Znalazł się w szpitalu przez 2 tygodnie, tak balansował na granicy świadomości, a jego żona przez cały czas siedziała przy nim na krześle. Gdy w końcu oprzytomniał na tyle, że mógł mówić, powiedział: kochanie, zawsze byłaś przy mnie w ciężkich chwilach. Wspierałaś mnie, gdy straciłem pracę. Nie opuściłaś mnie, gdy straciliśmy dom. Jesteś przy mnie, gdy zbankrutowałem i podupadłem na zdrowiu. Tak, mój drogi, odpowiedziała z uśmiechem. Wiesz, co ci powiem, kochanie? Co, kochany? Przynosisz mi pecha. Nie wiem, jak to połączyć z audycją, ale mniejsza o to. Nauczyciele życia. Niektórzy mówią, że życie jest wspaniałą przygodą. Inni mówią, że życie jest koszmarem. Inni jeszcze mówią inne rzeczy. Ja myślę, że życie jest pewnym nauczycielem, a w zasadzie dyrektorem pewnej szkoły zwanej życiem, która wysyła do nas różnych nauczycieli. I kilka ciekawostek o nauczycielach. Wiesz, to jest półgodzinna audycja, więc tematu nie wyczerpię, nawet nie mam zamiaru. Chcę pokazać coś o nauczycielach ze strony, z której niewiele osób na to patrzy. Na przykład w Ewangelii Marka jest taka ciekawostka. W 4 rozdziale w Ewangelii Marka jest taka historia, jak Jezus przeprawiał się na drugi brzeg jeziora. Ponieważ to było po całym dniu męczącej pracy, kiedy czynił cuda, uzdrawiał, rozmnażał żywność, nauczał, wsiadł do łodzi i zasnął w tyle łodzi. I uczniowie płyną, wiesz, to byli zawodowi rybacy, więc znali się na żegludze. Płynęli, jakaś burza była, ale ta burza przybierała na sile, było coraz groźniej. I przeczytam, Marek 4,38, a on, czyli Jezus, był w tylnej części łodzi, spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że giniemy? I tu jest genialna myśl zawarta. Dwa zdania. Jedno zdanie to jest w ogóle jeden wyraz wołaczu, czyli nauczycielu, a drugie: nic cię nie obchodzi, że giniemy. Pierwsza rzecz. Jeżeli ktoś ma być twoim nauczycielem i macie czegokolwiek uczyć, to pierwsza myśl, która się rodzi, to czy temu człowiekowi na tobie zależy. Jak znane powiedzenie, że ludzi nie obchodzi to, co wiesz, dopóki nie doświadczą tego, że ty jesteś nimi zainteresowany, że oni obchodzą ciebie. Więc pierwsze zastrzeżenie, które wielu ludzi ma do nauczycieli: a tam gada, ale czy jemu w ogóle nam nie zależy? I to wiesz, możesz pomyśleć i o nauczycielach w szkole, i możesz pomyśleć o różnych innych nauczycielach życiowych, na przykład rodzicach, którzy chcą nauczyć dzieci żyć. Pierwsze, czego szuka człowiek tak naprawdę u nauczyciela, to jest, czy temu człowiekowi nam nie zależy. Wiesz, kiedy czytam książki na przykład Maxwella, ja widzę, że temu człowiekowi nam nie zależy, chociaż nigdy nie spotkaliśmy się osobiście. Co więcej, kiedy czytam jego ostatnie książki, które napisał już teraz, tej z perspektywy, jest już niekwestionowanym guru przywództwa, osiągnął w życiu wszystkie swoje cele, niektóre cele, które osiągnął, przerosły jego oczekiwania, chciał wyszkolić 1 000 000 liderów na całym świecie przez swoją organizację Equip, wyszkolił już w tej chwili 1 000 000 więcej. Więc taki człowiek często pisze bardzo szczerze o rzeczach, które mu nie wyszły, o pomyłkach, o błędach. Mnie bardzo poruszyło, że Maxwell był człowiekiem, który z kreatywności, z takiego przedmiotu w swoim seminarium, miał najsłabsze oceny. I dlatego, ponieważ stwierdził, że jest mało kreatywny, zaczął zbierać dużo cytatów innych ludzi i kiedy je zbierał, gromadził, w jego książkach jest pełno cytatów, powiedzonek, dowcipów, anegdot, statystyk, w ten sposób ożywił też swoją kreatywność, ale też to wzięło się z tego, ponieważ on uważał, że sam nie umie takich rzeczy wymyślić, więc posiłkował się z doświadczenia innych. No i to, co pisze, szczególnie teraz z perspektywy już tych lat sukcesu odniesionego, przeżytego jednego zawału, to jest naprawdę bardzo pocieszające. Więc pierwsza rzecz, której szukasz u nauczycieli życia, to jest to,
czy oni są zainteresowani tobą jako osobą. A druga rzecz, to jest ciekawe. Wiesz, uczniowie słuchali Jezusa, jak tak wspaniale przemawia, mówi o piękne historie, mówi, jak wspaniały jest Bóg, jak piękne może być życie, tam kogoś uzdrowił, tu rozmnożył chlebek, tam parę rybek. Wszystko super, ale teraz oni giną. Wiesz, kiedy dotykają cię życiowe klęski, kategorie, to oni nie wołali mistrzu, ty, który masz wszelką moc i wszelką władzę, oni wołali nauczycielu. Czyli tu jest takie, ja widzę pewną ironię w ich wołaniu, albo pewne takie ograniczenie Jezusa, oni powiedzieli, no, czy ta twoja wiedza przyda się w życiowych tragediach? Wiesz, ponieważ moją pasją jest nauczanie. Sam lubię się uczyć, sam lubię uczyć innych. Zauważyłem taką rzecz. Ludzie, którzy są w życiowych tragediach, nagle mówią, a, gadanie. Jeden mój znajomy przed laty mówi do mnie, szkolenia, po co te szkolenia? Ja wtedy tak odpowiedziałem mu, wiesz, jeżeli nie będziesz się szkolił, to życie samo cię wyszkoli. I wiesz, co się stało w jego życiu? No właśnie, mniej istotne jest, co się stało w jego życiu. Bardziej istotne jest, co się stanie w twoim życiu. Widzisz, czy się uczysz, czy się nie uczysz, to pewne rzeczy w życiu będą ci wychodzić, pewne nie. Jednak im bardziej się uczysz, im więcej zdobywasz wiedzy, im bardziej masz prawidłowe informacje na temat życia i jak ono funkcjonuje, tym lepiej potrafisz sobie poradzić w trudnościach. Co zrobił Jezus? Jezus obudził się, zgromił wicher, rzekł do morza, umilknij, uciś się i ustał wicher i nastała cisza. I on mówi, czemu tak bojaźliwi jesteście? Czemu jeszcze nie macie wiary? I zdjął ich wielki strach i mówili jeden do drugiego, kim on jest. Widzisz, i to tak jest, że tak naprawdę rozwiązanie zewnętrznych problemów rzadko przynosi rozwiązanie wewnętrznych problemów. Burza się uspokoiła, ale jest napisane, że zdjął ich wielki strach. Oni się bali, jak była burza, ale jak Jezus jednym słowem uspokoił burzę, dopiero się zaczęli bać. Widzisz, że to jest jedna z takich życiowych lekcji. Nie zmiana zewnętrznych okoliczności, ale zmiana wewnętrzna jest tak naprawdę tym, czego potrzebujemy. Więc podsumuję od jeszcze innej strony tą samą historię. Kiedy szukasz sobie nauczycieli życia, to szukaj dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy ten, od którego się uczysz, interesuje się tobą, być może osobiście cię nie zna, ale czy to, co przekazuje, jest rzeczywiście ze względu na ciebie, czy ze względu na siebie. A druga rzecz, czy rzeczywiście to się sprawdza w życiu, szczególnie w trudnych sytuacjach. Ok, zamykam temat. Od kogo możemy się uczyć? Możemy się uczyć od wszystkiego, od wszystkich i zawsze. Pamiętam, moja znajoma opowiadała, kiedyś była w takiej sytuacji, że rozpoczęła pewien projekt w swoim życiu i w połowie tego projektu chciała się z niego wycofać. Bo problemy, okazało się, że mniej zarabia, a musi jednak płacić, żeby się szkolić w tym, co rozpoczęła. I kiedy była w takiej trudnej sytuacji, kiedy nie wiedziała, jak sobie poradzić i była już na progu tego, żeby zrezygnować z pewnych inwestycji w swoje życie, które rozpoczęła, poszła na dworzec PKP, to było z samego rana i tam był taki bezdomny człowiek, który chodził od osoby do osoby i żebrał o parę groszy. Był mróz, ludzie go zbywali, wielu udawało, że go nie widzi, on chodził od osoby do osoby. I ją to poruszyło. Ona mówi, ten człowiek był tak zdesperowany, żeby zdobyć parę groszy, a ja mam tutaj wielką okazję, żeby wznieść swoje życie na wyższy poziom i też potrzebuję być tak zdesperowana. Trudno, zagryzę wargi, zacisnę pięści, pójdę do przodu i zdobędę to, co chcę. I rzeczywiście zdobyła. Niesamowita rzecz. Widzisz, nawet od takiego bezdomnego. Od każdego możesz tak naprawdę się nauczyć. Od wszystkiego, co się dzieje w twoim życiu, możesz wyciągnąć życiowe lekcje. Co więcej, ja tak właśnie widzę, że życie jest, z wiele metafor, które opisują życie, jedną, którą lubię, to jest życie jest jak szkoła. Są pewne lekcje i pewne etapy, które musisz przejść. Jeżeli nie przejdziesz tych etapów, to nie pójdziesz dalej. Zatrzymasz się na jakimś poziomie. Więc kto i czego może nas nauczyć? Każdy i każdego. Jest takie powiedzenie. Gdy uczeń jest gotowy, nauczyciel się znajdzie. Widzisz, to jest tak, kiedyś miałem taką sytuację na slocie, miałem jakiś wykład, opowiadałem o czymś tam, już nie pamiętam dokładnie, jaki był temat. Podeszła do mnie jakaś dziewczyna, zaczęliśmy rozmawiać i ona mówi,
No fajne jest to, co mówisz. Szkoda, że w Polsce nie ma ludzi, którzy w tym temacie mogliby mnie czegoś nauczyć. No, byłem trochę zmieszany, mówię, no ale co? Przecież ja ci tutaj to pokazywałem i mówiłeś, że to jest fajne. No mówi, tak, fajne, ale jednak na świecie sobie tu zaczęła wymieniać znane z nazwiska, mówi, tacy ludzie, gdyby byli w Polsce. No cóż. Jakiś czas później to mi się przypomniało. Byłem w jakiejś sytuacji i myślałem sobie, szkoda, że tacy ludzie, jak na przykład Maxwell, nie mieszkają w Polsce, to bym pojechał do nich, porozmawiał. I wtedy przypomniała mi się ta historia i myślę sobie, a kto mieszka w Polsce, z kim mógłbym porozmawiać i kogo mógłbym się zapytać? Widzisz, to nie jest kwestia, że nam kogoś lub czegoś brakuje. To jest kwestia, że brakuje nam czegoś w środku, żeby otworzyć się i powiedzieć, dobrze, chcę się uczyć. Chcę się uczyć. Niech ci wszyscy ludzie, którzy są wokół mnie, być może od nich się nauczę, być może muszę poszerzyć swoje horyzonty, może muszę gdzieś pojechać, poczytać. Ważne jest to, żeby być otwartym na naukę. Ponieważ kiedy jesteś otwarty, to dostrzeżesz nauczycieli, których życie ci przysyła. Być może niektórzy nauczyciele pojawią się na jeden sezon w twoim życiu. Pamiętam jeden człowiek, który bardzo mi pomógł na początku, kiedy zaczynaliśmy inwestować. I po roku takiego intensywnego inwestowania, zrobienia pewnych rzeczy, pojechałem do niego, rozmawialiśmy. I takie miałem poczucie, że źródełko wyschło. Rzeczywiście, ponieważ myśleliśmy już dalej w kierunku biznesowym, on zaczął szybciej od nas, jednak zatrzymał się w pewnym momencie i poszedł w trochę innym kierunku niż my. I on był na jakiś sezon w moim życiu. Oczywiście, relacje mamy dalej, ale w tym znaczeniu takim mentorskim, nauczycielskim, no już nim nie jest. Jest też, wiesz, jakieś przypadkowe spotkania, gdzieś coś. Ostatnio byliśmy na wyjeździe i jeden z moich znajomych był na tym i siedzieliśmy, rozmawialiśmy i między innymi rozmawialiśmy o tym, że w Polsce jest takie prawo, że przez zasiedzenie w złej wierze 30 lat, w dobrej wierze 20 lat i coś staje się twoją własnością. I ten jeden z moich znajomych po prostu to było eureka dla niego, ponieważ okazało się, że dzięki temu zaoszczędził jakąś znaczną sumę pieniędzy, bo chciał coś kupić, a okazało się, że przez zasiedzenie to już się stało jego własnością. Więc co pokazuje, że są takie pojedyncze rzeczy. Jednak dobrze jest uczyć się systematycznie i rzeczywiście mieć taki fokus, kierunek na nauczycieli, którzy cię uczą. Dobrze jest w różnych dziedzinach życia uczyć się od różnych ludzi, dowiadywać się, jak oni widzą rzeczy, poszerzać swoje widzenie. Dobrze jest czasami poczytać kogoś zupełnie z innej beczki, który dokładnie inaczej uważa niż ja. To jest bardzo rozwojowe. Przykre jest to, że kiedy ludzie kończą, powiedzmy, studia, podstawówkę, gimnazjum, liceum, cokolwiek tam kończą i nie kontynuują dalej nauki, albo mówią sobie, wow, już nie muszę się uczyć. Oczywiście uczyć możemy się w różny sposób, natomiast jeżeli nastawienia nie ma w tobie na naukę, no to jest przykre. Mark Twain powiedział kiedyś tak: nigdy nie pozwoliłem szkole stanąć na drodze mojej edukacji. Nigdy nie pozwoliłem szkole stanąć na drodze mojej edukacji. Bardzo ciekawa myśl. Uczenie się i nauczyciele to niekoniecznie chodzi mi o zawód nauczycieli i niekoniecznie chodzi mi o szkołę. Życie jest nauczycielem. Inny z ciekawych artykułów, artykuł powiem tak sobie, średni był dla mnie. Natomiast tytuł tego artykułu był bardzo ciekawy. A propos tytułów. Wiesz, jedną z ciekawych rzeczy, która może rozwinąć twoją kreatywność, to kiedy idziesz sobie ulicą, zakładając, że mieszkasz w jakimś średnim przynajmniej mieście i oglądasz różnego rodzaju reklamy. Reklamy są świetne. Tak dużo jest w tym kreatywności, tak wiele ciekawych pomysłów, że kiedy patrzysz, podziwiasz, rozwijasz, zastanawiasz się, to naprawdę pobudza kreatywność. Mój znajomy kiedyś zrobił taki cykl w marketingu edukacyjnym, tak? Chcąc wskazać na pewien problem, powiedział tak: emerytury, jak uniknąć życiowego błędu? I emerytury, wyraz emerytury był napisany z błędem i ten błąd był na czerwono. Bardzo ciekawe, taka wieloznaczność, bardzo dużo mówi. Teraz prowadzi taki cykl Budzimy do oszczędzania. Też wieloznaczność, tak? Wieloznaczności są bardzo fajne i rozwijają, poszerzają. W każdym razie, jaki był tytuł tego artykułu? Tytuł tego artykułu był taki: Nauczyciel nie pracuje w szkole, ale w głowie ucznia.
Nauczyciel nie pracuje w szkole, ale w głowie ucznia. Więc w pewien sposób wszystko, co pracuje w twojej głowie, jest nauczycielem. Nauczycielem, który prowadzi cię w dobrą lub w złą stronę. Ty jesteś uczniem i ty sam wybierasz swoich nauczycieli. Przed laty uczyłem w takim ogólniaku, gdzie rzeczywiście uczniowie wybierali sobie nauczycieli. Tam były trymestry, system amerykański, punkty zamiast ocen i tak dalej. I uczniowie wybierali nauczycieli. I w pewien sposób tak jest w życiu. Ty wybierasz sobie nauczycieli. Ty decydujesz od kogo i co się uczysz. Nawet mając wielką ilość nauczycieli, przypadkowych nauczycieli, sezonowych nauczycieli, czy jakichś ludzi, od których stale się uczy, wiesz, kiedy wychodzi jakaś nowa rzecz Maxwella, ja od razu wow, kupuję, czytam, słucham, zależy w jakiej formie wyjdzie. To jest coś, co mnie inspiruje, do wielu rzeczy wracam wiele razy, wspaniała rzecz. Natomiast nawet w tym wielkim gronie potrzebujesz mieć kogoś, kto będzie pewnym symbolem, obrazem tego, do czego chcesz dojść w życiu. To kij w mrowisko trochę, tak, włożę. Robert Kiyosaki, bogaty ojciec, tak? Trwają dyskusje, bogaty ojciec, istniał, nie istniał, jest, nie jest, jak się nazywał, to prawda, nieprawda, fikcja literacka. Doesn't matter. Dla mnie nie ma znaczenia. Dlaczego? Ponieważ jest to pewien obraz, pewien ideał, który on nakreślił w swoich książkach, być może wcześniej w swojej głowie, do którego chciał dojść. Taki jego wiodący nauczyciel życia, w którego usta wkłada to wszystko, czego w życiu się nauczył. I dobrze mieć takiego jednego, wiodącego nauczyciela, którego styl życia, sposób patrzenia na życie jest bliski twojemu. Trochę tak jak ideały. Ideały są jak gwiazdy. Nie można ich dosięgnąć, ale można się nimi kierować. Ciekawa rzecz w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, historia o bogatym młodzieńcu. Tak? Zaczyna się to tak. A gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i mówi: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? I on pada i mówi: nauczycielu dobry, tak? I Jezus tutaj robi pewną korektę i mówi tak: a Jezus mu rzekł, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. I tam rozwija swoją naukę. I ten człowiek odpowiada mu tak, a on mu odpowiedział, czyli ten bogaty młodzieniec odpowiedział Jezusowi, mówi: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Zobacz, wcześniej nazwał go nauczycielem dobrym, Jezus wytłumaczył, że dobry jest tylko Bóg, i on wtedy już mówi do niego: nauczycielu. Dobro już zostało odcięte. To jest bardzo ciekawa rzecz. Wśród wielu nauczycieli musisz mieć nauczyciela dobrego. Co to znaczy mieć nauczyciela dobrego? To jest taki, którego wskazania rzeczywiście są dla ciebie tak od Boga. Tak, wiem. Nie można przecież uzależniać się od ludzi. Każdy ma własny pomyślunek. I oczywiście, nie o tym mówię. To jest oczywiste, że jak poruszam jakiś aspekt, to nie mogę poruszać wszystkich innych i balansować tego non-stop. Chodzi mi tylko o to, że jest jakiś jeden kierunek i że ktoś powinien być dla ciebie na tyle autorytetem, że na tym opierasz swoje życie, tak? Dla mnie jest to nauka Jezusa, zresztą niektórzy mówią, a nie Biblia? No to dla koneserów, ale nawet jak nie jesteś koneserem Biblii, to może ci to przydać. Wiesz, kiedy Jezus przyszedł, to tak chłopaków musiał trochę poustawiać, bo w ich głowach się trochę tam namieszało i mówił: Bóg jest taki, a nie jest taki. Nie, chłopaki, nie mówcie, że to Bóg wam kazał, to wam kazał Mojżesz. Jeżeli przez pryzmat nauki Jezusa popatrzysz na całą Biblię, to bardzo ciekawe rzeczy zaobserwujesz. Ponieważ Biblia mówi o ludziach, mówi prawdziwe historie, opowiada, nie zmyśla, jacy są ludzie, jak ten, więc bardzo wiele rzeczy możesz bardzo ciekawych dostrzec. I kiedy patrzysz przez właściwy pryzmat, czyli przez pryzmat nauki Jezusa, to zobaczysz, jaki naprawdę jest Bóg, jakie naprawdę jest życie i o co w nim chodzi. A w innym wypadku potraktujesz to jak książkę historyczną. No dla mnie w każdym razie to jest Jezus, dla mnie to jest Biblia. A kto jest twoim nauczycielem życia i co jest twoim podręcznikiem życia? Dobrze jest mieć coś takiego. Stephen Covey w swojej książce 7 nawyków skutecznego działania, przy tym nawyku najpierw rzeczy najważniejsze, mówi o tym, że dobrze mieć taką deklarację misji, mieć jakieś priorytety, mieć coś, co pokaże ci taką twoją wewnętrzną konstytucję, rodzinną, osobistą, jakieś życiowe zasady, które są dla ciebie ważne. Można powiedzieć, a po co to mieszać sobie w głowie, jakieś zasady, żyję po prostu, bo jak żyję i tak dalej. No właśnie, żyjesz, bo jak żyjesz, życie samo płynie, pantarej, nic nie zależy ode mnie, nie mam na nic wpływu, zobaczymy co będzie, kesera, cokolwiek, no to jest na przykład twoja konstytucja, może być, tak? Może nie twoja akurat, ale kogoś, kogo znasz.
Widzisz, każdy człowiek tak naprawdę ma pewną konstytucję, ma pewną filozofię życia, która kryje się za jego postępowaniem. Zobacz, jeżeli ktoś, powiedzmy, jest skończonym sknerą, na wszystko żałuje pieniędzy, ale jest coś, co go włącza. No, nie wiem, jednego włączą mecze. Nie, on sobie wykupi po 20 zł i będzie oglądał wszystkie mecze reprezentacji Polski. Innego na przykład ryby. I on resztki pieniędzy, ale na nową wędkę będzie miał. Rozumiesz? Są rzeczy, które nas włączają. Są pewne rzeczy i za tym, że rzeczy nas włączają, kryje się pewna myśl, pewna filozofia życia, pewna koncepcja życia. I tak naprawdę im bardziej znasz swoją koncepcję życia, tym lepiej dla ciebie. Bo wiesz wtedy, czym się w życiu kierujesz. I tak naprawdę, kiedy dokonujesz wyborów, to nawet jeżeli mówisz, ja nie dokonuję żadnych, pozwalam, żeby to płynęło, to dokonujesz wyboru. Dokonujesz wyboru, żeby inni za ciebie dokonywali wyboru. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby twoje życie było lepsze i bardziej ekscytujące. Albo kiedy zagubisz ekscytację w życiu, żebyś wiedział, jak do niej wrócić. W swojej książce Droga do finansowej wolności Bodo Schaffer pisze tak, że kiedyś postanowił wyjechać, odpocząć, odizolować się od biznesu, od wszystkiego i siedział i przez kilka tygodni pisał, co jest jego życiowym celem. I kiedy zamknął to w jednym zdaniu, to poczuł niesamowitą moc, energię, siłę, która tryskała z tego zdania. Coś takiego jest bardzo potrzebne. John Maxwell opisuje, że jego znajomy, który zatrudnia prezesów naprawdę wielkich firm, czyli jest odpowiedzialny za rekrutację, kiedy prowadzi spotkania, oczywiście rozmawia, wszystko, tak, zapisuje odpowiedzi, robi profile osobowości, tam takie różne szmery, bajery. I w pewnym momencie, kiedy już sytuacja robi się luźna, proponuje kole, drinka, cokolwiek tam proponuje tym kandydatom, rozluźnia się, czasami nawet nogi zarzuca na biurko. I wtedy, kiedy już atmosfera robi się naprawdę luźna, wtedy zrywa się, patrzy prosto w oczy temu człowiekowi, celuje palcem prosto w jego serce i mówi, jaki jest twój życiowy cel? Po co istniejesz? 9 wypadków na 10 ludzie nie wiedzą. Jeżeli nie umiesz na to odpowiedzieć tak szybko, jak szybko byś odpowiedział o twoje imię i nazwisko, to dobrze jest to odkryć, ponieważ to pomaga w życiu. Kiedy wiesz, po co istniejesz, kiedy wiesz, dlaczego przyszedłeś na ten świat, to naprawdę wiesz już dużo i kiedy zagubisz się w życiu jeszcze raz, kiedy wrócisz do swojej życiowej misji, zaczniesz o niej rozmyślać, zaczniesz się nad nią zastanawiać, to poczujesz ten żar, tą energię i ten potencjał, który jest w tobie i który pomoże ci lepiej funkcjonować. Co jeszcze? Zapraszam cię na spotkanie z Kamilem Cebulskim 6 października we Wrocławiu. Kamil podzieli się swoją historią, opowie trochę o kreatywnych metodach zdobywania finansów, ale przede wszystkim będzie mógł odpowiedzieć na twoje pytania. Mam nadzieję, że później gdzieś wybierzemy się wspólnie na pizzę i pogadamy w zupełnie już takiej nieformalnej atmosferze, bo luźna pewnie atmosfera też będzie na spotkaniu, szkoleniu. Czas zapisywania jest do tego wtorku, koszt niewielki. Zobacz na mojej stronie www.koach.pl. No cóż, zakończę dzisiejszą audycję takim cytatem, właściwie parafrazą cytatu, który ostatnio przeczytałem. Jeżeli mówisz, że wiesz, ale to nie działa w twoim życiu, to znaczy, że czegoś istotnego ciągle jednak nie wiesz. Szukaj ludzi, którzy to wiedzą. Pozdrawiam, dzięki za wysłuchanie audycji. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Jaha! Słuchajcie kontestacji.